dzisiejszej i Ukrainy tej dawnej. Myślę, że jesteśmy już na Ukrainie, to nie możemy nie wstąpić do ciebie do domu, do Wicyli. Ale nie pozostawaj tam za długo, bo jest bardzo szeroki temat Dunajowy. Bardzo cię proszę. Proszę Państwa, ja się urodziłem w takiej miejscowości, nazywa się Wicy. To jest około 80 km prostej linii na wschód od Lwowa. Województwo tarnopolskie. Mamy rodzinę stałą, która się osiedliła w XIV wieku. Tam to byli rycerze króla Jagiellona. Ta cała miejscowość była polska. Dookoła były miejscowości z ludnością ukraińską lub mieszane. Z tej mojej miejscowości byli różni ludzie, nawet bardzo ważni. Był o nie takim dalekim naszym sąsiadem, pan Kuliński, którego syn był generałem, Mieczysław Kuliński, był pierwszym zastępcą szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego w czasie wojny z bolszewikami w 1920 roku. No to trzeba lepiej. Mieliśmy trochę prawników, dziennikarzy, różnych paru księży. Także tak, takie było to towarzystwo. Parę było rodzin ukraińskich. Niedaleko nawet nas była rodzina ukraińska. Tu dzisiaj z nimi mam dobre kontakty i mieliśmy. W czasie wojny nie mieliśmy problemów jakichś walk z Ukraińcami z prostej przyczyny. Była tak silna u nas Armia Krajowa i miejscowość się powiększyła nagle trzykrotnie do prawie 5000 ludzi, gdzie była bardzo silna AK i nie było żadnych spraw. Więc o Wicyniu mogę tylko tyle powiedzieć, że dobra kolebka. Walczyliśmy z Tatarami, Turkami. W rodzinie mamy różnych ludzi. Moja mama pochodzi z Ormian, ale mam też kuzyna, który ma korzenie tureckie, nazywał się Musztyfaka. Kiedyś mówię do niego, słuchaj, co to za nazwisko? A on mówi, a Mustafa Aga. Mówię, aha. W XVII wieku wzięli do niewoli jakiegoś Turka, oficera, Aga, oficer, wysoki oficer. No i mamy świetną rodzinę, Musztyfaka, Krychowcy znają, znakomita rodzina, a daj nam Boże takich Polaków jak ci Turcy. Wicyń był piękny. Dzisiaj niestety jest to miejscowość mała. No w ogóle pamiętajcie Państwo, że Ukraina, zresztą wiecie, a ja mówię od siebie, Ukraina przeszła duże przemiany. Tam już jest niewielu ludzi. A obok tego Wicynia był Dunajów. Nasz dom tu stoi, jest bardzo ładny. Właściwie jest pod Dunajowem. Za nami na wschód, 5 km przez górę, były Pomorzany. W XIV wieku Kazimierz Wielki budował tam zamek. A obok Dunaju też był zamek. Gdy Tatarzy odwrócili, to była największa klęska, to Ukraińcy i Polacy uciekali do tych zamków. W Dunajowie i w Pomorzanie. Mamy dobre wspomnienia, jadę tam z przyjemnością. Nie mamy żadnych tragicznych wspomnień. Raczej same dobre bohaterskie. Wyjechaliśmy szczęśliwi. Rosjanie wkroczyli, Niemcy uciekli. No i musieliśmy wyjechać na zachód. Ja mówiłem o tym w radiu, nie będę się powtarzał. No, także tak to wygląda. A spotkania dunajowskie, proszę Państwa, więc obok ten Dunaj jest któregoś dnia, my tworzymy Wicyniacy Światowy Klub Wicynia. Mamy takie honory, mamy odznaczenie, mamy różne cuda. Któregoś dnia szef naszego klubu mówi do mnie, do Dunajowa sprowadził się nowy proboszcz rzymskokatolicki. Nie wie, co z sobą zrobić. Wymyśl coś dla niego. Ma on jakiś adres mailowy, coś tam, komórkę, tak.
Nawiązałem z nim kontakt i pytam, czy ksiądz zna historię Dunajowa. Nie, nie zna. Ze Stanisławowa biskup przeniósł mnie do Dunajowa, nic nie wie. Więc ja mu tłumaczę. Ja mówię, wiem ksiądz, co w XV wieku w tym Dunajowie to fenomenalny ośrodek kultury. To w ogóle jest absolutny fenomen, ten Dunaj w XV wieku. Przypomnę Państwu, że tam właśnie miał swoją siedzibę Grzegorz Saloka, arcybiskup lwowski, wybitny humanista. I do tego Dunajowa uciekali do niego różni wielcy ludzie, literaci, pisarze, ale też i uciekł z Rzymu przed inkwizycją Filippo Bonacorsi Calimach. Kalimach uciekał z podejrzenia o spisek na życie papieża, uciekł z Rzymu do Wenecji, z Wenecji do Turcji, z Turcji do Polski, wylądował we Lwowie. W Lwowie jego stryj miał handlową firmę, pan Tabajki, i mówi, ty w Lwowie nie przeżyjesz, ciebie tu wyśledzi policja papieska, uciekaj do Dunajowa. Tam ciebie nikt nie znajdzie, a poza tym będziesz pod opieką arcybiskupa, najcienniej pod latarnią, bo on ma tam zamek. Do tego zamek, on takich lubi jak ty. I tak Kalimach, dzisiejszy emigrant polityczny, uciekł do Dunajowa. 2 lata mieszkał w Dunajowie, zmarł papież, następny powiedział, podejrzenie było fałszywe, wracaj do Rzymu, ale już nie wróć. Kalimach, gdy był w Dunajowie, organizował z arcybiskupem Grzegorzem Saloka, właśnie Grzegorz organizował, tak zwane biesiadki dunajowskie. To w czasach renesansu perełka polskiego odrodzenia. Odbywały się biesiady. Te biesiady odbywały się na zamku. Donat, chodź tak właśnie, te dwa obrazki. Ten i ten drugi. Jeszcze drugi, tak. Ja zaraz coś pokażę. I powiedziałem do tego księdza, a może byśmy wznowili biesiady dunajowskie. To był rok 2012. On powiedział do mnie, dobrze, i to jest genialność młodego księdza. Na wyczucie poszedł. Tak, dobrze. Ja mówię, no to robimy w 13 roku biesiady. Nie ma zamku, spalone w I wojnie światowej, ale na prywatnie, ale w domu kultury, ale w szkole, bo jest liceum tam. Zrobimy te biesiady. No to on mówi tak, ale proszę pana, pan tu sprowadzi uczonych z Polski, a tu nawet nie ma ubikacji porządnej, drewniana w ogrodzie. Ja mówię, to niech się przyjeżdża do Kondowy. Przyjechał, myśmy zrobili zjazd rodzinny, każdemu powiedziałem, o co chodzi, ma być koperta z pieniędzy, bo trzeba zbudować tę ubikację. No, łazienkę, mówiąc inaczej. Ksiądz przyjechał, myśmy się ładnie złożyli, odbyło się wielkie nabożeństwo w kościele, ludzie dołożyli się, ksiądz zrobił 2 łazienki, odpowiedział całą plebanię, zrobił elewację, zrobił wszystko, super cud. W 14 roku odbyły się po 540 latach spotkania tutajowe. Ja zamówiłem obrazki, a mianowicie w Brzeżanach. Państwo kojarzycie tę miejscowość. W Brzeżanach, najbliższych 20 km od Dunajowa, znalazłem malarkę, taką ludową. Ja mówię, pani Mario, Maria Szachaj, niech pani tak na swoje ukraińskie wyczucie, znając już w opowieści biesiady dunajowskie w XV wieku, niech pani to namaluje. Ona to namalowała, ten obraz jest bardzo duży, piękny,
ulokowaliśmy w liceum Dunajowi jako początek Muzeum Dunajowskiego. I ja tu przyniosłem fotografię, oczywiście bardzo pomniejszoną. A teraz pokażę, jak to dzisiaj się odbywa. Na drugi moment. O właśnie. Proszę Państwa, a tu proszę zobaczyć. Tu było bardzo pięknie, było z psami, właśnie obróczny zamek, jakiś music, tak jak Pan gra tam na czymś tam grano. Ktoś malował, a teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. Pełno ludzi. Honorowym patronem pierwszych spotkań był arcybiskup Lwowski. Pojechałem do biskupa Krzyckiego, żeby go nakłonić do tego, aby on uczestniczył w tych spotkaniach, bo przecież Grzegorz Sadowka był arcybiskupem. Bo Krzycki się zgodził, ale tak się stało nieszczęśliwie, że został w Niemczech pomiał jakąś konferencję. I proszę sobie wyobrazić, jak się coś chce dobrego zrobić i ma się on urzędniczą postawę, to się zawsze coś dobrego znajdzie. W Polsce bawił wtedy arcybiskup Wojciech Kowalczyk, nie Kowalczyk, ale może Kowalczyk, przepraszam, bo mi się na Nuncjusz apostolski w Afryce w Burundi dowiedział się, że wznawiamy Biesiady Dunajowskie, a był dyplomatą watykańskim wcześniej w Kijowie. I zapytał, czy może przyjechać. A my mówimy, Boże Święty, będzie arcybiskup i to jeszcze wyższy niż ten z Lwowa, nuncjusz apostolski. Bardzo młody, mądry, dynamiczny człowiek przyjechał, świetnie mówił po ukraińsku, zmobilizował dookoła księży grekokatolickich i rzymskokatolickich. Wszyscy stanęli za ołtarzem. On po ukraińsku odprawiał, po ukraińsku wygłaszał kazanie. Patrzcie. A ja się patrzę, kto jest Dunajowa? Polaków garstka. Bardzo mała garstka już Polaków została, takich mieszanych Polaków, Ukraińców. Ale Ukraińcy przyszli. Przyszedł miejscowy ksiądz ukraiński, przyszedł emerytowany ksiądz ukraiński, przyjechał ksiądz ukraiński ze Tłoczowa. Ale kto jeszcze? Profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego, a wśród profesorów rektor Uniwersytetu Politechniki Lwowskiej, wielki profesor Juri Bobalo, urodzony w Dunajowie. Profesor Roman Mnich, lingwista pracujący na Uniwersytecie Warszawskim teraz, urodzony w Dunajowie. Profesor następny urodzony w Dunajowie. Starosta muzyczka z Przemyśla, to jest powiat na Dunajowie, urodzony w Dunajowie. Jakiś ważny handlarz tam, urodzony w Dunajowie. Dunaj liczył przed wojną 2,5 tysiąca mieszkańców. Teraz 600. A zobaczcie, jakich mają ludzi. Czyli tradycja. Tradycja jakoś zobowiązuje. Jest liceum, jest piękny park. Są świadectwa pięknej historii i przeszłości. I to dbają o to. Ale powiedziałem temu rektorowi, który teraz gra pierwsze skrzypce, ale jest najważniejszą postacią. Ja mówię, panie rektorze, najważniejsze są jednak dokumenty, świadectwo tego, co robimy. Może byśmy tak zrobili, że każdego roku, po każdych miesiącach będzie napisana książka. I tu leży książka. Każdego roku nie było nic, a jest 5 książek. Jeszcze wydali 6. Dunaiwne zawody, że miastem kiedyś był, potężna wielka kniha. Proszę, nagle wszystko się odwróciło. To jest świetna rzecz do naśladowania. Świetna. W tym roku nie było biesiad, no ale rozumiemy. Epidemia. Będą w przyszłym roku. Założyliśmy tam 2 maleńkie muzea. Oni tym żyją. Ale pomyślałem sobie,
musi mieć inny, nowy wymiar. Zaproponowałem tym Ukraińcom, żebyśmy utworzyli szlak Kalimacha. Kalimach urodził się tam, gdzie miniano całe Florencji. Więc ja mówię, może byśmy zrobili szlak. Szlak Kalimacha, Dunajów, San Gimignano. Wszyscy na to chętnie przystali. Wynaleźliśmy szybko, że patronką San Gimignano jest święta Fina. Ta dziewczynka miała 15 lat, była jakoś bardzo pobożna i ma tam taką charakterystyczną szatę. Kazałem tą szatę uszyć, znaleźliśmy dziewczynkę ukraińską, którą ubraliśmy jako świętą Finę. No, użyliśmy tym San Gimignano. Mówimy, że pojedziemy do San Gimignano. Ściągniemy do burmistrza San Gimignano, do Dudajowa. Nam nie zależy na tym, żeby to było w Polsce. Niech będzie to we Włoszech, niech będzie na Ukrainie. I zrobiliśmy ten szlak, że będziemy jechali Dunajów, Sanok, Grzegorz Sanoka, Kraków, gdzie jest pochowany Kalimach w kościele. Potem pojedziemy na Dolny Śląsk, do Pragi, bo on jeździł jako dyplomata króla Kazimierza Jagiellończyka do Pragi, z Pragi do Wiednia, z Wiednia do Wenecji, z Wenecji do Rzymu, z Rzymu do Florencji i do San Gimignano. Dojechaliśmy do Wiednia. Mieliśmy w tym roku być w Wenecji, ale widzicie Państwo, nie dawno. W przyszłym roku będziemy w Wenecji. I tak, a czemu w Wenecji? Ustaliliśmy przyczyny. Nie tylko to, że Kalimach był w Wenecji, ale i to, że woda wylana w Dunajowie z wiatra płynie złotą liwą do brzegu. Z brzegu płynie do Dniestru. Z Dniestrem płynie do Morza Czarnego. Z Morza Czarnego przez cieśninę poszło do Morza Śródziemnego i podnosi się woda Wenecji. Woda na łączy. No i to chwycili. To chwycili, to piękna, piękna idea ekologiczna. Tak prowadzimy. Są książki, są przyjemne rozmowy, jest bardzo pięknie. A w przyszłym roku pojedziemy trochę dalej, bo aż za Zbrucz. To Państwo zobaczcie te książki ukraińskie, jakie piękne. Powtarzam, w 14 roku nie było nic, jest 5 książek i będą dalej. Proszę wiesz, 20 rocznicy i 20 książek. Jaka to biblioteka? Miło o tym mówić. O krążeniu wody w środowisku. Proszę spocząć. Ja rozumiem, że ostatnia Dunajowska trzeba było na stojąco. Teraz będą poważniejsze, trudniejsze tematy. Trzeba spocząć, bo ja oczywiście podrzuciłem mi całkiem niedawno esej, pański esej Kresy po Hetmanie Żółkiewskim. Jest tam rozdział Samolica, straszny zasiew nieprzejednanej nienawiści dla całą przyszłość. Rzeczywiście strasznie to było trudne czasy i Ukraińcy do dzisiaj nie pamiętają. Jak do tego doszło? Bo my często nie pamiętamy. Żółkiewski nam się bardzo pozytywnie, jako wielki bohater Polski kojarzy. Wielki, bardzo prawy człowiek zresztą. A tutaj właściwie taki mord na bezbronnych ludziach. W XVI wieku zaczęły się te problemy polsko-ukraińskie, mówimy o konfliktach. A mianowicie, bo jak Państwo przypominacie sobie swoje lekcje historii, to Ukrainę najpierw zajęła Litwa. Litwa zajęła prawie całą Ukrainę, za wyjątkiem Rusi Czerwonej, aż mniej więcej do Tembowy, którą zajął Kazimierz Wielki. Pozostałą całą Ukrainę, lewą brzeżą i prawą brzeżą zajęła Litwa. W czasie, gdy doszło do Unii Polsko-Litewskiej, coraz więcej Polacy wojskowo wchodzili na obszary Ukrainy zajmowanej przez Litwę. Z tego
tego powodu, że Litwa była za mała i czerwie i za słaba pod względem administracyjno-militarnym, żeby bronić tego terenu przed napadami Tatarów. W 1569 roku nastąpiła Unia Lubelska i tuż przed Unią, Unia była 1 lipca 1569, a w maju i w czerwcu król polski podjął decyzję, że Ukraina zostanie zabrana Litwie i przekazana koronie, czyli Polsce. Bo Rzeczpospolita Obojga Narodów składała się w dwóch części. Korona, czyli Polska, i Wielkie Księstwo Litewskie, Litwa. Litwie pozostawił Białoruś, a całą Ukrainę z Kijowem, z Podolem, z Wołyniem przekazał koronie. I weszła Polska na te obszary Ukrainy. To się wiązało z ogromnym rozdawnictwem dóbr, wielkich obszarów ziemi, jakie dała wtedy Ukraina. Równocześnie z prowadzeniem gospodarki polwacznej i pańszczyzny, chłopi ukraińscy i szlachta ukraińska zostali zepchnięci przez magnatów polskich na drugi plan. Od XIV wieku zaczęła się tworzyć na Ukrainie kozaczyzna. To byli ludzie wolni, przeważnie zbiegostwo chłopów i bardzo drobnej, biednej szlachty, która uciekała i też byli bogaci, byli tam ludzie, którzy nawet byli dużo nagraci wśród kozaków, którzy szukali wolności, był to czas renesansu. Ludzie chcieli być wolni. Kozacy zorganizowali właściwie nad Dnieprem państwo bardzo nowoczesne na tamte czasy, taką republikę kozacką. Niestety na skutek tego nacisku polsko-pańszczyźnianego i ograniczania chyba wybuchło powstanie kozackie w 1593 roku stłumione, ale w 1995, czyli na 500 przed końcem XVI stulecia, wybuchło wielkie powstanie Semena Nalewajki. To powstanie ogromnego Gracias.
straszna rzecz. Było nie do otrzymania umowy. Ukraińcy tego nie mogli darować. Nie darowali. I po prostu od tego się zaczęło. I tak historycy ukraińscy mówią. To był krwawy, straszny zasięg. Żółkiewski źle się, już kończę, Żółkiewski źle się czuł przy tym. Napisał na drugi dzień list do króla, ale stało się. Usprawiedliwiał się, że nie mógł zapanować, ale stało się. I tutaj i Polacy, i historycy, i Ukraińcy upatrują początku zła. Ukraińskiego czy kropki innego na zdarzeniu, które miało miejsce w XVI wieku, to nie jest zbyt duża dyskultura, to tak samo się powinni na Białej Górze oprzeć swoje jestestwo, a jakoś potrafili się z tego wyzwolić. Czy my na Sycylii, na przykład, czy Bogowie? Tak. My bardzo długo nie mogliśmy zapomnieć o bitwie pod Lublinem. Czesi... Ale zwyciężyli. Tak, myśmy zwyciężyli, ale... My pamiętamy, co robili Krzyżacy. A narody pamiętają, także Ukraińcy pamiętają, ale zaraz przejdę do następnego podobnego epizodu. Ja tylko jeszcze powiem, że kiedy mieszają się między nas obcy, to też z wychodzimy do wszyscy. Tam zdaje się cesarz Rudolf Habsburg dawał nadzieję wielkie Ukraińcom, prawda? Tak, tak. Samodzielność. Tak. Z tego nic nie wyniknęło. Tak, tak. Katastrofa. Po prostu cesarz Rzeszy